Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj powiem o paru problemach, jakie mogą nastąpić przy zatrudnieniu kobiety w ciąży. Kobieta ta zamierza pójść niedługo na zwolnienie lekarskie. Sytuacja jest o tyle szczególna, że tą panią miłą na zdjęciu zatrudnia własny teść. Zapytanie internautki. Witam pana bardzo serdecznie i bardzo proszę o poradę. Czy będąc w ciąży pierwsze tygodnie mój teść może mnie zatrudnić w moim przedsiębiorstwie, czyli w swoim przedsiębiorstwie? Jeśli poszłabym po miesiącu na zwolnienie lekarskie, to czy teść nie miałby z tego tytułu nieprzyjemnych kontroli z ZUS-u czy Urzędu Skarbowego? No, z Urzędu Skarbowego, jeżeli płaci podatki, to raczej nie będzie miał. Ale oczywiście obawiamy się naszego kochanego ZUS-u. Jak widać, internautka ma pewne wyrzuty sumienia, ponieważ prosi, aby ją poinformować, aby mogła mieć nieco lepszy komfort psychiczny. Z góry dziękuję pani Darku i życzę wszelkiego dobra w życiu prywatnym i zawodowym. Także już widzimy, że coś się święci. Natomiast odpowiadając konkretnie na to pytanie, no nie jest coś wyjątkowego zatrudnianie pań w ciąży, pań we wczesnej ciąży. Przecież inni przedsiębiorcy nawet zatrudniają taką panię i często gęsto nie wiedzą, że ona jest w ciąży. Czasami zatrudnią, a pani z tej radości, że dostała pracę, zachodzi w ciążę. Także nie jest to nic wyjątkowego, no ale jak pamiętamy, sytuacja jest tutaj poniekąd szczególna. I tutaj z uwagi na to, że tej pracy nie będzie zbyt wiele, prawdopodobnie już jest jakieś schorzenie, które się niedługo ujawni, czy będzie powodowało niezdolność do pracy, zdecydowanie radzę, aby też jako ten przyszły pracodawca dopełnił wszelkie możliwe obowiązki wobec pani jako pracownika. No, bardzo często zdarzają mi się sytuacje, że no, przyszła kontrola ZUS-u, pół roku minęło, nagle pani już po ciąży lata, aby załatwić badanie wstępne, szkolenie BHP i wiele innych obowiązków, które musi spełnić pracodawca jako wymaganych przez niego, przez ustawę Kodeks Pracy. Naprawdę jest tego wiele, nie potrafię tego wszystkiego wymienić, a nagle antydatowanie tego, załatwianie na data wariata, no, może sugerować, że było coś robione tam sposobem takim chałupniczym. Radziłbym pani też faktycznie popracować na danym stanowisku, aby nie było żadnych zastrzeżeń. Kiedy przyjdzie ta kontrola z ZUS-u, kiedy zapytają się pani, co pani robiła, gdzie było pani stanowisko pracy i tak dalej, i tak dalej. No wtedy jest nagle też rozkładanie rąk, ponieważ faktycznie nie potrafimy powiedzieć, co żeśmy na danym stanowisku robili.